Dzień dobry. Jeśli jesteś zainteresowany technicznym aspektem produkcji filmów animowanych, zapraszam serdecznie do obejrzenia serii poradników, w których dzielę się wszystkimi technikami oraz sztuczkami, które sam wykorzystuję. Korzystać będziemy z programów Adobe Photoshop oraz After Effects. Jako samouk opracowałem swoją własną technikę produkcji animacji, mocno różniącą się od tego, co znaleźć możemy w poradnikach innych twórców. W tej serii zaprezentuję ją również Tobie. Zapraszam. W pierwszej części poradnika zanimujemy sobie krótką scenę walki pomiędzy husarzem i bośniackim kawalerzystą. Co trzeba zrobić najpierw, to wszystko sobie przygotować. Cała animacja w Photoshopie w moim wykonaniu polega przede wszystkim na umiejętnym zarządzaniu warstwami, dlatego to, co się będzie działo tutaj, będzie tak naprawdę najważniejsze. Każdą z postaci trzeba odpowiednio przygotować. Nasz bośniacki wojownik jest już podzielony na osobne warstwy. Każdy ruchomy element musi z grubsza być jedną warstwą. Pokażę teraz, jak to wygląda. Mamy takie warstwy jak szabla, prawe przedramię, prawe ramię, głowa, pióra, tułów, lewa ręka, lejce oraz konie. Jak ustawimy wszystkie warstwy na widzialne, mamy naszego zawodnika. Jak widzicie, wszystkie warstwy tej postaci wrzucam do jednego folderu nazwanego Bośniak, żeby nam to ułatwiło potem całą robotę. Natomiast husarz jest jeszcze niepodzielony, dlatego będziemy go zaraz ciąć na kawałki. Narzędziem, które nam się do tego przyda, będzie przede wszystkim lasso wielokątne. Jeśli dobrze pamiętam, tak to się nazywa. W każdym razie to jest ta ikonka, tak, lasso wielokątne. No to zaczynamy. Najpierw wycinamy głowę. Myślę, że szyję zrobimy jako osobną warstwę, choć nie jest to tak naprawdę konieczne. Ok, głowa jest. I teraz, tak jak widać, za każdym razem, kiedy coś wycinamy z gotowego rysunku, zostają takie niepotrzebne dziury, więc będziemy je łatać. No, teraz użyjemy do tego narzędzia, które się nazywa bodajże smudge tool, nie wiem jak po polsku, zaraz sprawdzimy. Smużenie. Będę je dla ułatwienia nazwał paluchem później, bo będziemy z tego korzystać bardzo dużo. Paluch jest jednym z moich ulubionych narzędzi. Także poprawiamy szyję i wklejamy głowę, tak żeby była mniej więcej w tym miejscu, w którym była wcześniej. No, pióra też będą ruchome, także wytniemy i pióra. Znów mamy oczywiście dziurę, którą poprawimy paluchem. Wiadomo, paluch nie jest idealny, on tylko pozwala różne rzeczy tak naprawdę rozmazywać, więc warto potem wybrać zwykły pędzel i nieco całość wyostrzyć. Wklejamy piórka. Tych warstw będzie całkiem sporo, dlatego warto pamiętać, żeby je później odpowiednio podnazywać. Pióra, głowa. Co mamy dalej? Dalej będzie szabla. Łatamy dziurę paluchem. Szablę wytniemy z całą dłonią. Będzie w ten sposób łatwiej. Tak samo zrobiłem w przypadku postaci
bośniackiego kawalerzysty. Trochę ją wyostrzymy. Można też ją tu lekko wizualnie ulepszyć, bo jest taka dosyć smętna kolorystycznie. A jak już zaczniemy animować, to takie poprawki nie będą już za bardzo możliwe do zrobienia, dlatego warto to zrobić na pierwszym etapie. Dobrze, mamy dłoń z szablą. Odjęliśmy warstwę szabla. Co wycinamy dalej? Dalej wycinamy rękę. Od razu ją wypełnimy, żeby sięgała nieco dalej niż na samym rysunku. Odkładamy ją na miejsce. Warto od razu ustawiać warstwy w odpowiedniej kolejności. Wiadomo, im warstwa jest niżej, tym bardziej jest na spodzie. Dlatego warto o to dbać, chociaż będziemy mogli sobie zmieniać warstwy i w trakcie animacji, co będziemy niejednokrotnie prawdopodobnie robić. Dobra, nazwiemy to ramię. Wydaje mi się, że nie będziemy husarzowi dzielić ramienia, znaczy ręki na ramię i przedramię. Użyjemy nieco innego narzędzia, żeby je animować, ale to będzie w kolejnym kroku. Co dalej? Dalej płaszcz, ale myślę, że zanim go wytniemy, zanim wytniemy skórę chyba gepardzią w tym wypadku, to ją od razu wypełnię w całości. Użyjemy jak zwykle palucha i pędzla. No i wycinamy. Tak samo jak w przypadku wszystkich innych elementów. Wycinać można najróżniejszymi metodami. Ja akurat najbardziej lubię lasso wielokątne, ale jest też lasso magnetyczne, które w niektórych przypadkach potrafi być przydatne. Trochę rozciągniemy i stawimy tą warstwę na sam dół. Skóra. Zapiszemy sobie plik. Wszystkie elementy postaci, których jeszcze nie wyciąłem, będę wycinać dokładnie tą samą metodą, dlatego resztę procesu przyspieszę dla wygody oglądania. Że nasz husarz jest już pokrojony na części, pokażemy standardowo wszystkie warstwy. Mamy pióra, mamy głowę, mamy szablę, jest głowa konia. Widzę, że ją warto tu jeszcze troszkę poprawić, więc wybierzemy standardowo naszego ulubionego palucha. I trochę tu wyrównamy krawędź. W zasadzie później prawdopodobnie też zrobimy osobną warstwę z włosów, ale to później. Lejce z lewej strony, tułów konia, lejce z prawej strony, barki, tułów, ramię oraz skórę. Także
Ustawiamy wszystkie warstwy na widoczne. Zaznaczamy je. I co? I warstwa. Nowa grupa z warstw. Nazwiemy to wszystko husarz. Skoro mamy już dwie postacie przygotowane do animacji, to znowu zaznaczamy obydwie grupy, husarz i bośniak. Warstwa nowa, grupuj z warstw. No i nazwiemy to klatka. No bo tak naprawdę będzie to już jedna z środkowych klatek naszej animacji. A skoro będzie to już jedna z środkowych klatek, także będziemy animować i do przodu, i do tyłu. A zaczniemy od animacji w tył. Także zaznaczamy naszą grupę klatka. Powielam ją. Warstwa powiel grupę. Tutaj można sobie numerować samemu, ja osobiście nie przepadam za robieniem tego, więc chyba nie będę tego robił. No i co, zaczniemy od tego, że dwóch żołnierzy nadjeżdża w swoją stronę, także będziemy musieli powiększyć bośniaka, więc zaznaczamy całą jego grupę. No i zwiększamy szerokość na, nie wiem, 103, 104, a niech będą 104%. No i wysokość na 104%. Teraz jak sobie zaznaczamy, znaczy ustawiamy na widoczność grupy, to widzimy jaka jest różnica między klatką poprzedzającą i klatką późniejszą, to się nam przyda. Bośniaka jeszcze musimy trochę oddalić. No i będziemy teraz już typowo animować poszczególne elementy. Ustawiamy, jak to się nazywa? Szczerze nie wiem jak to się nazywa. Chodzi o ten tutaj plusik, wokół którego będzie się obracać dana część. Także no ustawiamy wiadomo przy zgięciu. Jeszcze jedna ważna rzecz. Kiedy animujemy w Photoshopie, to każdy taki obrót jest no zmniejsza jakość. Więc jeśli planujemy dłuższe ujęcie, to wiadomo, po kilkudziesięciu takich obrotach jakość danej warstwy strasznie się zepsuje. I wtedy też się przydaje paluch do wygładzania tego wszystkiego, no oraz pędzel do dodawania detali, które gdzieś tam się zagubiły. Będziemy to robić na bieżąco, ale myślę, że ta animacja nie będzie przesadnie długa, więc możliwe, że pokażę to dopiero przy którymś z późniejszych poradników. Ale dobra, zacznijmy od tułowia. Chcemy, żeby postać obróciła się trochę wokół własnej osi. Dlatego można to zrobić w ten sposób. Kopiujemy warstwę tułów. Tą pierwszą ustawimy na niewidoczną. Nie kasujemy jej, może nam się później przydać. Tułów 2 znowu powielamy i do takich obrotów, to jest dosyć ogólnie skomplikowana rzecz, można użyć na przykład wypaczenia. Po angielsku nazywa się to bodajże wrap. Trochę przesuniemy. Jak widać nie skasowałem też tej warstwy pod spodem, bo przyda się ona nam jeszcze. Połączymy je obie. I użyjemy palucha. Więc tak, sam obrót jest dosyć delikatny, ale wiadomo, chodzi o obrócenie postaci tylko o jedną klatkę. Będziemy animować w 12 klatkach na sekundę postaci. Dlatego ruch jest dość subtelny.
No, skoro przesunęliśmy, znaczy obróciliśmy tułów, to wiadomo, trzeba przesunąć całą rękę. A także dodać ruch tej ręki, więc ustawiamy ten krzyżyk. No i przesuwamy wszystko tak, jak nam tam pasuje, w zależności od tego, jaki ruch chcemy uzyskać. Jak widać, ruch jest bardzo subtelny. Nic tu się jeszcze wielkiego nie dzieje. Trzeba przesunąć jeszcze rękę lewą. Inny prosty sposób, żeby uzyskać efekt takiego szukanego 3D, to jest po prostu zwęzić daną warstwę. I znów wygląda to tak. Delikatny ruch, nic wielkiego. Poruszymy jeszcze trochę piórami. Oraz głową z piórami. Tak naprawdę im więcej poruszymy warstw, tym potem animacja będzie płynniejsza. Także wiadomo, przy szarży porusza się również koń, także będziemy mu obniżać co klatkę, nieco głowę. A skoro obniżyliśmy jego głowę, to trzeba jeszcze dopasować lejce. Ruch jest subtelny, ale trochę prawdopodobnie jeszcze zaostrzymy, wracając do klatki następnej, znaczy poprzedniej w naszym przypadku, ale następnej w kolejności i chronologii. Zresztą teraz zauważyłem jeszcze mały błąd. Mianowicie szabla tutaj nie powinna być nad piórami, powinna być pod nimi. Ale trochę zmienimy ten ruch. Niech będzie bardziej już dynamiczny. Chodzi o to, że bośniak będzie się tutaj zasłaniał przed ciosem naszego husarza. Także wykonujemy dokładnie te same kroki. Jak widać, brakuje nam tu kawałku tułowia. Więc jak zwykle użyjemy do tego palucha, który jest dobry do absolutnie wszystkiego. Wiadomo, można się bawić pędzlami, natomiast to jest zdecydowanie wolniejsza metoda. Trzeba wtedy próbkować kolory, robić masę kroków, których w tym wypadku nie musimy wcale robić. Przesuniemy go też w tej klatce parę pikseli w prawo, a w klatce poprzedniej parę pikseli w dół. No, mamy już jakiś taki podstawowy ruch. Teraz zajmiemy się husarzem. Znów, husarza musimy oddalić. No i jak zwykle, kiedy będziemy obracać, pomniejszać, zwiększać nasze warstwy, to z biegiem czasu będą traciły na jakości. Dlatego trzeba robić takie rzeczy ostrożnie. To są niestety wady używania do tego Photoshopa. No i co, wiadomo, skoro koń tutaj pędzi w stronę naszego wojownika, to trzeba dodać ruch płaszczu. Więc nie kasujemy pliku, znaczy nie kasujemy warstwy skóra, tylko ją kopiujemy. Nazwiemy ją skóra 2. I znów użyjemy do tego wypaczenia. Czyli edycja, przekształć. Wypaczenie. Kiedy będziemy mieć już kilka różnych warstw skóry, zresztą możemy je stworzyć od razu. Mamy skóra 2, zrobimy skóra 3. Nie kasując poprzednich, dlatego nie będziemy musieli po prostu ich za każdym razem poruszać, tylko będziemy wybierać odpowiednią warstwę do odpowiedniej klatki. Skóra 1, skóra 2, skóra 3. Nie jest jeszcze ten ruch idealny. Możemy to trochę zwężyć. Możemy użyć palucha.
No, na razie niech starczą 4. 4 skóry. Później w razie potrzeb będzie można dodać więcej warstw dla bardziej różnorodnego ruchu. O, tutaj po użyciu palucha wiadomo, wszystko się strasznie rozmazało. Ale to nie problem, bierzemy pędzel. Będziemy dodawać te elementy, które straciły na jakości jeszcze raz. No wiadomo, są różnego rodzaju efekty, które mniej psują obrazek oraz takie, które psują bardziej. Najmniej psuje chyba skalowanie jednak oraz obracanie, a efekty takie jak wypaczenie albo wypaczenie marionetkowe, którego również będziemy używać bardzo dużo, potrafi zepsuć obrazek niemal błyskawicznie. Dlatego będziemy to kontrować, dodając na bieżąco różne cętki oraz inne detale. Więc mamy w naszym folderze raz, dwa, trzy, cztery, pięć wariantów skóry na husarskich plecach. Można je tu trochę przesuwać, ale no, żeby była kolejność zachowana, wybieramy tą drugą od dołu. Ruch jest jeszcze bardzo sztywny, ale to dopiero poruszyliśmy jednym elementem. No, co tu dalej? Obniżymy trochę głowę konia. Nie można obracać samej głowy, więc kopiujemy koński tułów. Nazwiemy to koń tułów 2. I obniżymy szyję. Znowu użyjemy do tego wypaczenia, żeby uzyskać efekt przypominający trójwymiar. Widzicie, głowa się odrobinę uchyla w dół. Ale tak jak wspominałem, trzeba poruszyć też końskim włosem. Więc skopiujemy warstwę głowa konia, nazwijmy ją głowa konia 2. I co? I ustawimy włosy konia trochę bardziej w pion. Najpierw je zaznaczymy. Przekształcenie, wypaczenie. No i przesuwamy je do góry. Oczywiście tworzy to tutaj dziurę w obrazku, więc standardowo paluch. Znów, skoro obniżyliśmy głowę konia, to teraz lejce nam się nie zgadzają. Więc znajdujemy lejce. Oj, one są tu trochę dziurawe, więc załatamy dziurę i myślę, że lejce nie będę kopiował, bo to jest dość prosty rysunek. Będziemy go po prostu co klatkę dopasowywać. Użyłem narzędzia, które się nazywa wypaczenie marionetkowe bodajże. Tu jest, znajdziemy edycja. Wypaczenie marionetkowe. Będziemy go używać zdecydowanie częściej, szczególnie do rąk, szabli oraz innych takich podłużnych elementów.
ale można też korzystać przy elementach innych. Mam nadzieję, że niedługo to Wam pokażę. Co tu jeszcze? Poruszymy głową husarza. O, pokażę jeszcze jedną sztuczkę. Tak jak obracaliśmy wcześniej tułów wokół własnej osi, to samo będziemy robić teraz z głową husarza. Przy delikatnych ruchach nie jest to specjalnie trudne. Powielamy warstwę głowa, nazywamy ją głowa 2. Można ją nazwać jakkolwiek komu pasuje. Ja lubię używać do tego raczej liczb. No, oraz użyjemy narzędzia wypaczenie, tak jak w przypadku tułowia. Co nam to daje? Ano daje nam to taki efekt. Ale skoro przesunęliśmy głowę, trzeba przesunąć również pióra. Jako że jesteśmy cały czas w czasie szarży, to te pióra muszą też troszkę falować. I do tego znów użyjemy wypaczenia marionetkowego. Zobaczymy teraz, jaka jest różnica między dwoma klatkami. Jest dość subtelna. Teraz weźmiemy rękę husarza, czyli warstwa nazywająca się ramię. I znów wypaczenie marionetkowe. Husarz musi brać odpowiedni zamach. A że animujemy do tyłu, to rękę po prostu obniżamy. Trochę obracamy szablę. Też można ją tu lekko wypaczyć. Jeszcze to lekko poprawimy, używając palucha starego, dobrego. No, natomiast przy grzebaniu szabli coś tu się popsuło. Trzeba takie detale wyłapywać od razu. No i mamy ruch ręką. Czyli w zasadzie mamy gotowe dwie klatki. Co robić z gotowymi klatkami? Pytanie. Nie będziemy ich trzymać w folderach, bo niestety maksymalny rozmiar pliku w Photoshopie to jest 2 giga. I gdybyśmy to wszystko trzymali tak podzielone na warstwy, to byśmy szybko do tych 2 gigabajtów dobili. Także powielamy całą grupę z daną klatką. Bierzemy warstwa, scal grupę. I może być to klatka, no nie wiem, skoro zaczęliśmy od środka, to tam wpiszemy powiedzmy 45. A klatka kolejna. Znów powiel grupę, scal grupę. Nazwiemy ją 46. Najważniejsze jest w tym wypadku to, żeby zachowywać folder pierwszej i ostatniej klatki. Bo jak go scalimy, to potem nie będziemy mogli tego normalnie edytować, więc jest to bardzo ważne. Także, skoro mamy klatkę numer 46-45, robimy klatkę o numerze 44. I znów musimy pamiętać, jaki ruch robiliśmy. W zasadzie możemy sobie podejrzeć, żeby nie zmieniać zbyt często kierunków, w których dane elementy się poruszają, bo inaczej będzie to wyglądało strasznie sztucznie i będzie się trzęsło, czego nie chcemy. Także skoro poruszyliśmy w poprzedniej klatce głowę do góry, to i tu ją poruszamy trochę do góry tym samym dokładnie sposobem. Użyjemy do tego wypaczenia. Możemy też ją trochę obrócić. Dopasujemy do niej pióro.
Głowa konia szła w dół. Czy sobie sprawdzimy? Tak. Także znowu przesuniemy ją trochę w dół. Ale że bawimy się też w ruch krzywy, więc skopiujemy to. Nazwiemy głowa konia 3 i analogicznym sposobem poruszymy znowu grzywę końską. Zaznaczamy same włosy, wypaczenie, odrobinę do góry. No i paluch. Poruszyliśmy głowę, to musimy poruszyć też szyję. Czyli kolejna warstwa kończów 3. Wypaczenie. Odrobina w dół. Tutaj znowu się nam robi jakaś przerwa, więc standardowo użyjemy palucha. Dopasujemy lejce przy użyciu wypaczenia marionetkowego. Lejce lewe, lejce prawe. Możemy też wziąć całą grupę husarz oraz obrócić ją lekko w tą stronę. Dalej co? Mamy kilka skór przygotowanych, więc nie musimy tego robić. Od nowa po prostu ustawiamy widoczną poprzednią. Czego nam brakuje? Brakuje nam ruchu ręki. Więc bierzemy ramię. Teraz obniżamy je nieco. Teraz szabla. Możemy ją trochę poobracać, dopasować, żeby nam to wszystko jak najlepiej leżało. Wypaczenie marionetkowe. Żeby wykonać też ruch nadgarstka. Więc husarz ma już 3 klatki. Oj, zapomniałem go pomniejszyć i przesunąć, ale nic straconego, zrobimy to teraz. Husarz ma 3 klatki, bośniak tylko 2. Więc będziemy kontynuować dokładnie ten sam ruch. Niestety przy animacji poklatkowej nie możemy korzystać z ułatwień typu klatki kluczowe oraz te poboczne. Takie rzeczy robi się, można je robić na przykład w Adobe After Effects. Mam nadzieję, że w którymś z kolejnych poradników do tego dojdziemy, jeśli będą Państwo zainteresowani takimi poradami. No i co, robimy to samo. Tutaj zrobiłem odruchowo błąd i nie skopiowałem klatki. Po prostu tułów 2, zamiast zrobić z niego tułów 3, to go przemieniłem. No ale trudno. Nic straconego. Żeby nam się za bardzo bośniak nie zwężał, to jeszcze go rozciągniemy zwykłym wypaczeniem delikatnie od spodu, co nie jest taki. Zaraz, co tu się dzieje? Aha, tam jest po prostu jakiś piksel niechciany w tym kącie.
Dlatego nam rozciągało całą siatkę, no ale nic. Ruch szabli, ruch ręki będziemy kontynuować. Najpierw zaznaczymy obydwie części ręki, teraz tylko prawe przedramię. Oraz nadgarstek z szablą. Lewą rękę trochę zwęzimy, trochę obrócimy. Jeszcze trzeba pogrzebać nad tułowiem, żeby ten bark wyglądał bardziej wiarygodnie. Końska głowa w dół. Użyjemy do tego wypaczenia marionetkowego. Zaznaczamy tułów, zaznaczamy głowę i dajemy parę pikseli w dół. A skoro głowę, to i lejce. No, temu koniowi nie ruszają się co prawda włosy na wietrze. A może później je poruszymy, zobaczymy. Byłaby to sposobność, żeby pokazać jeszcze jedną technikę. Czego brakuje? No, brakuje powiększenia oraz przesunięcia, więc zaznaczymy kwadracik, znaczy krzyżyk, powiększamy. Oj, trochę za mało pomniejszyłem, skoro ostatnio powiększyliśmy o 104%, to teraz trzeba ustawić przynajmniej 4,5. No bo wiadomo, perspektywa działa w ten sposób, że oj, coś tu na wysokość jeszcze nie gra. Damy go trochę w dół. No i mamy trzy klatki. Czyli kopiujemy nasz folder z najwcześniejszą klatką. Łączymy go, a raczej scalamy. Nazwiemy numerkiem 44. Zapiszemy swój plik. Następne kilka klatek będę robił dokładnie w ten sam sposób, dlatego puszczę cały proces w przyspieszonym tempie. Ok, tu jeszcze jest jeden element do zrobienia, który jest nieco bardziej skomplikowany. O co chodzi? Nasz husarz za chwilę straci włośniaka z oczu, jeśli nie poruszymy jego twarzą. Także musimy ją obrócić trochę wokół własnej osi, ale to jest już nieco trudniejsze niż obracanie w pionie. Choć użyjemy tak naprawdę tych samych narzędzi. Przy takim delikatnym ruchu dobrze sprawdza się nasze stare, dobre wypaczenie. Natomiast strasznie zniekształca to samą twarz, więc musimy wykonać kilka dodatkowych czynności. Przede wszystkim użyjemy palucha, żeby kształt twarzy zachować. Musimy tu trochę porozciągać co nieco. Zgodnie z perspektywą
trochę musimy obrócić też nos, to zrobimy ręcznie. Może kawałek ucha. Tak naprawdę obracanie postaci oraz przedmiotów wokół własnej osi jest chyba najbardziej skomplikowaną rzeczą, jeśli chodzi o ten sposób animacji. Natomiast wszystko jest do zrobienia. Przy czym dzisiaj temat tylko liźniemy, a jeśli będą Państwo zainteresowani kolejnymi poradnikami, to poruszymy to dokładniej w poradniku, jak którymś z kolejnych. Zmienimy też ułożenie samych źrenic, one to nie są zbyt dokładne, bo to wiadomo, kiedy postać znajduje się na dalszym planie, to tak naprawdę nie ma co wchodzić w jakieś drastyczne szczegóły, co nam trochę sprawę ułatwia w tym wypadku. Musimy też zmienić delikatnie oświetlenie. Damy więcej światła na lewym policzku. Co tu jeszcze się stało? Strasznie nam się ten znaczek, no zdoba obróciła, także ją zaznaczymy. Skopiujemy, obrócimy, żeby trzymała pion. Dopasujemy pióra. Te dwie warstwy trzeba połączyć, czyli tak, będzie głowa 3, to jest ta poprzednia, której nie nazwałem, a teraz edytujemy głowę 4. Warto tu jeszcze trochę porozciągać, żeby zachowała odpowiedni kształt. Podbródek niżej. Tutaj ta kreska jest strasznie myląca. Kość policzkowa. Okej, chyba będzie teraz dobrze. Wracamy do przyspieszonego tempa w takim razie. Jak widzicie, w ciągu około 2 godzin pracy udało się zrobić 6 klatek, co przy 12 klatkach na sekundę daje pół sekundy animacji. Natomiast na pocieszenie dodam, że im dalej w las, w sensie im więcej mamy warstw z poszczególnymi elementami, tym całość będzie przyspieszać. Także teraz, biorąc się za kolejną klatkę, zamiast ręcznie przygotowywać kolejną warstwę głowy konia na przykład, po prostu cofamy plik o jeden. Tak samo szyję, tak samo wszystkie pozostałe elementy, skóra. Dzięki temu oszczędzamy zdecydowanie dużo czasu. Niestety nie przygotowałem różnych wariantów lejców, ale tak jak mówiłem, akurat to jest element najprostszy do animacji, więc robimy to po prostu klasycznie. Dobra, przyspieszamy tempo dalej, żeby Was tu nie zanudzać.
Tak więc tym sposobem kolejne cztery klatki powstały w sposób niemalże błyskawiczny. Aha, bo nie wspomniałem jeszcze, jak robić ten podgląd. Zaraz wam pokażę. Zapisujemy plik za każdym razem przed zrobieniem podglądu. A to dlatego, że musimy skasować wszystkie niepotrzebne warstwy, czyli kasujemy nasze foldery oraz tło, którego nie użyliśmy ani razu. Włączamy oś czasu, domyślnie jest chyba wyłączone, natomiast można je znaleźć tu w zakładce okno. Włączamy oś czasu, ustawiamy animację klatek, utwórz klatki z warstw. No i zależy, czy animujemy od góry do dołu, czy od dołu do góry na liście warstw. Czasami trzeba będzie odwrócić klatki. Zapętlamy tutaj na dole, ustawiamy, żeby podgląd był na zawsze. No i klikamy odtwórz. Tym sposobem możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda w ruchu. Tutaj niestety na zwolnionym tempie, bo komputer nie wyrabia nadmiaru wrażeń. Natomiast w pełnym tempie już zobaczymy sobie już po wyrenderowaniu tego wszystkiego na samym końcu. Wracając, klikamy kilka razy cofnij, w tym w przypadku skrót Ctrl-Alt-Z, tyle razy, żeby nasze foldery znów się pojawiły. No, można dla pewności zapisać jeszcze raz, bo nie chcemy ich stracić, bo byłby to olbrzymi problem. W każdym razie, teraz będziemy animować dla odmiany do przodu. Jako, że wszystkie klatki w tył już są zrobione, no to na odwrót. Tym razem pomniejszać będziemy bośniaka. I powiększać będziemy husarza. No właśnie, tu się pojawia kolejny problem, bo wszystkie elementy dodawaliśmy w tym folderze, czyli podczas animowania w tył. No a tutaj niestety mamy tylko jedną skórę, tylko jedną głowę konia i tak dalej. Co się z tym da zrobić? Ano, możemy sobie przekopiować brakujące pliki z poprzedniego folderu, czyli zaznaczamy to, co potrzebujemy. W tym wypadku skórę na plecach husarskich, wszystkie warianty, kopiujemy te klatki, te warstwy, no i przenosimy je do folderu, którym animujemy do przodu. Oczywiście, jak widzicie, wielkość się nie zgadza, bo husarz był cały czas pomniejszany co klatkę. Tutaj jest powiększany, więc musimy to sobie rozciągnąć. I znów mamy to, więc klasycznie. Natomiast głowy konia nie będziemy w ten sposób kopiować, bo chcę ten ruch rozegrać trochę inaczej. Pokażę wam, jak to zrobić przy użyciu przekształcenia marionetkowego. Zrobimy, że koń obraca trochę głowę w stronę kamery, trochę wypaczeniem marionetkowym, trochę wypaczeniem zwykłym. Na końcu, jak wiadomo, trzeba użyć palca, żeby zachować kształt głowy końskiej. Skoro koń podnosi głowę do góry, to przesuniemy tą warstwę parę pikseli. A nie przesadzajmy, tylko odrobinę. To samo zrobimy z szyją konia. Oczywiście lejce.
Wszystko mam dopasowane oprócz końskiej grzywy. Więc tym samym sposobem co ostatnio. Zaznaczamy grzywę. Wypaczenie. Trochę w dół. No i będziemy ruszać teraz ręką naszego dzielnego husarza. O ile podniesienie ręki do góry zajęło mu 8 klatek, tak pamiętajmy, że teraz zadaje cios, więc ruch musi być zdecydowanie szybszy. Więc zamiast 8 klatek myślę, że wystarczą 2, 3. Warto, żeby przy wykonaniu zamachu obrócił się też jego tułów. Więc zaznaczamy wszystko. Tułów, ramię, pióra, głowa, szable niekoniecznie, bo szable i tak będziemy przenosić osobno. Obracamy całość. Ojej. Nie zaznaczyłem barku. Oczywiście musimy zaznaczyć jeszcze barki. Obracamy trochę husarza, żeby wychylił się nam tu ładnie w siodle. Przeniesiemy trochę płaszcz. No i szabla. Oczywiście, kiedy zbliża się ona do kamery, musimy ją powiększyć, przedłużyć. Jest jeszcze taki sposób, powiedziałbym disneyowski, ale to za chwilkę. Znajdźmy to ramię, bo trzeba je tu zdecydowanie poprawić. Skoro nasz husarz obraca też nieco ręką, warto przy użyciu palca zrobić efekt trójwymiaru, żeby nam się to wszystko zgadzało. Chociaż ten ruch będzie tak naprawdę taki szybki, że mało kto by to zauważył, ale dbajmy o detale. Pokażę wam teraz sposób disneyowski. Czyli kopiujemy szablę. Myślę, że można tu śmiało wyciąć z niej rękę, bo nie o nią tu chodzi. Przy bardzo szybkim ruchu można śmiało dodać proste rozmycie. Czyli kopiujemy szablę trzykrotnie. Zmniejszamy nieco krycie, żeby było to półprzezroczyste. No i zostawiamy w danej klatce trzy narysowane szable. Na zwykłym rysunku zatrzymanym wygląda to dość głupio, natomiast w ruchu nadaje całości dynamizmu. Na co dzień nie korzystam natomiast z tej techniki, ale powiedzmy, że na potrzeby poradnika mogę wam to pokazać. To daje to taki trochę kreskówkowy efekt. Z jednej strony wszystko jest bardziej dynamiczne, ale z drugiej nieco mniej realistyczne, więc co kto woli. Jak widać, pojawia się tu błąd, mianowicie nasz husarz, choć jest z tyłu, to zasłania nam bośniaka, więc musimy przenieść całą grupę, żeby nasz bośniak był na pierwszym planie. Dobra, bośniak będzie próbować się zasłonić. Natomiast zrobi to nieskutecznie i niestety za chwilę oberwie. Trzeba jeszcze obniżyć głowę jego konia. W zasadzie
Dla ułatwienia połączymy obie warstwy, czyli lejce i konia. To jest już sama końcówka animacji, nie będzie to ujęcie długie, więc nie będzie nam to przeszkadzało w żaden sposób. Więc co tu jeszcze można zrobić? Możemy trochę poprawić ruch tułowiem. Znów, żeby nadać nieco efektu przestrzennego. I mamy to. Kolejna klatka. Numer 47. Choć tak naprawdę jest to klatka, jeśli dobrze liczę, 9 lub 10. No, więc zabieramy się za klatkę numer 48, w której miecz husarza spotyka się z bośniakiem. Powiększymy to standardowo o jakieś 2-3%. Zmniejszymy bośniaka. No i teraz dochodzimy, tak jak mówiłem, do klatki, gdzie nasze postacie zaczynają tak naprawdę ze sobą wchodzić w interakcję, więc będziemy musieli kombinować przy obu panach jednocześnie. Najpierw poruszymy ręką naszego husarza, żeby ładnie wyliczyć ten cios. No właśnie, tu się pojawia problem taki, że bośniak jest oczywiście na wierzchu, a nasz husarz jest z tyłu, ale w klatkach, kiedy dochodzi do interakcji, nie zawsze to jest dobry pomysł. Na przykład ręka naszego husarza powinna być już nad głową konia, więc musimy część warstw przenosić z jednego folderu do drugiego. Dlatego sobie napiszemy wyraźnie, że to jest husarz, żeby ułatwiło nam to pracę. To samo robimy z szablą. Najpierw weźmy tą szablę właściwą. Napiszmy husarz, szabla. Powiększamy. Obracamy. Nadgarstek się tu nienaturalnie wygina, dlatego zrobimy sztuczkę z jednym z naszych ulubionych narzędzi, mianowicie przekształcenie marionetkowe. Też ten smugi, czy jak to inaczej nazwać, można przesunąć sobie elegancko. Nie wiem, czy sam ich później nie usunę w zasadzie, bo tak jak mówiłem, lubię taki bardziej trochę rwany efekt, natomiast chcę wam tu pokazać, jak wygląda w ruchu, więc niech sobie na razie będą. Ok. Mała kalibracja. Można też użyć efektu perspektywy przy niektórych ruchach, tylko tak ustawmy sobie nasz plusik. Przybliżymy to w ten sposób. Oczywiście najłatwiejsze do zrobienia są wszystkie ruchy wokół osi, natomiast te wszystkie, które obracają coś w stronę kamery albo od kamery w tył, bywają trudniejsze.
No, więc nasz głośniak zostanie w tym momencie zrzucony z siodła. Więc trochę przekształcimy niemal wszystkie jego elementy. Zaczniemy od tułowia. I teraz do tułowia będziemy dopasowywać głowa. Prawa ręka. Tutaj przeniesiemy trochę tą warstwę. Będzie to wymagało kilku kalibracji. Natomiast na tym etapie już nic nie powinno nam być straszne. Oczywiście przy oberwaniu szablą ruch ciała jest dosyć dynamiczny, więc jak widzicie, poruszam wszystko zdecydowanie bardziej niż w klatkach poprzednich. Nie bawimy się już subtelności. To samo tułów. Trochę rozszerzymy barki naszego wojownika. Jeśli obróciliśmy naszego wojownika w prawo, możemy jego konia, przepraszam, wojownika w lewo, to naszego konia obrócimy w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegara. No i mamy pierwszą klatkę. Nie mamy jeszcze pierwszej klatki. Zbyt sztywno to póki co wygląda. Pobawimy się jeszcze nad koniem naszego husarza. Czyli znów, skoro wtedy obracaliśmy jego głowę w stronę kamery, to i teraz zrobimy to samo. Najpierw wypaczenie marionetkowe, potem wypaczenie zwykłe. Końska szyja. Skóra. Trochę ją tu zmodyfikujemy, żeby się tak nie chowała za ramieniem. Pióro. Jeszcze jedną rzecz, którą warto zrobić, to obrócić całego husarza łącznie z koniem, czyli zaznaczamy, trzymając kontrol i folder husarz i elementy husarza znajdujące się w folderze bośniaka. Obrócimy to nieco, żeby ruch był bardziej zamaszysty. Mamy klatkę 48. Normalnie w tym momencie domalowałbym tu jeszcze chlapnięcie krwią. Natomiast dla czytelności zostawię to na później, a na razie dokończymy sam ruch postaci. Więc mamy już 14 albo 15 klatek. Jak widzicie, pan bośniak został już połączony, wszystkie jego warstwy, nie licząc konia, zostały połączone do jednej. To dlatego, że to już w zasadzie jego koniec, za chwilę wyleci za ekran.
Już całkowicie możemy pozbyć się folderu jednego, po prostu wszystko utrzymamy w jednym folderze, jako że postacie już wchodząc z sobą w interakcję, więc to, no, nie potrzebują tego rozdziału, będzie nam łatwiej kontrolować całość w jednym folderze. Teraz bośniaka znowu powiększamy, powiedzmy 105%. Jego konia pomniejszymy. Jako że i tak został już wysadzony z siodła, więc będą się po prostu od siebie oddalać. Zaznaczamy wszystkie klatki naszego husarza, lekko powiększamy. O ile wcześniej obracaliśmy go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, więc teraz obrócimy go delikatnie, zgodnie z ruchem wskazówek. Wcześniej głowa konia szła do góry. Teraz będzie szła w dół. Myślę, że możemy już sobie powoli wszystko ułatwiać. Zaznaczymy te wszystkie warstwy i po prostu je obrócimy już bez wypaczeń marionetkowych i innych tego sztuczek. To samo z samym husarzem. Zaznaczymy wszystko. Czegoś jeszcze chyba nie zaznaczyłem? Skórę nie zaznaczyłem. Zaznaczamy wszystko. Przybliżymy go do konia. No i będziemy powoli oddalać szablę od miejsca, w którym zadała ona cios. Więc można obrócić ją w tą stronę, trochę zmienić perspektywę w ten sposób. Ale skoro obracamy szablę w stronę kamery, więc musimy też poprawić głownię, żeby nie gubić perspektywy. Skórę podmienimy na którąś z poprzednich. Zaraz, jak ona poruszała się? Poruszała się do góry, więc dalej poruszymy ją do góry. Mam gdzieś taką warstwę? Chyba muszę ją po prostu stworzyć. Okej. Tą szablę, myślę, możemy jeszcze zwęzić. No ale będziemy musieli, skoro zwęziliśmy, poprawić przy pomocy palucha to, co poprawialiśmy wcześniej, czyli głównie nadgarstek. W zasadzie samo ramię husarza też nieco trzeba wykalibrować. No i sprawdzimy cały ruch, jak wygląda, ale po kolei. Powielamy grupę, scalamy ją. Będzie to klatka numer 51, więc zapisujemy plik
usuwamy wszystko, co niepotrzebne, no i na osi czasu puszczamy naszą animację. Leci to oczywiście w zwolnionym tempie, więc nie możemy tego zobaczyć w pełnej okazałości. To zobaczymy dopiero po wyrenderowaniu sceny. Natomiast w miarę widać już, jak przebiega cały ruch. No nie jest jeszcze idealnie, parę poprawek warto by tu jeszcze wprowadzić. Natomiast myślę, że na potrzeby naszego poradnika, gdzie nie chcę też korzystać ze zbyt skomplikowanych technik wszystkich naraz, bo mam nadzieję, że i kolejne sztuczki Wam pokażę w przyszłości. Myślę, że ruch taki starczy. To jest 15 klatek, czyli nieco ponad 1 sekundę. Czego brakuje? Brakuje krwi. Więc teraz zajmiemy się właśnie nią. Sposoby są na to różne. Można tworzyć kolejne warstwy z osobnymi kroplami krwi. Natomiast ja lubię ją animować typowo poklatkowo, czyli bierzemy gotową warstwę, gotową klatkę, no i malujemy. Użyjemy kilku kolorów, żeby nie wyglądała zbyt płasko. Odbicie światła. No i na pierwszej klatce jest już krew. Tutaj jest mały błąd, a nawet dwa. Wszystkie krawędzie, które nam się nieładnie rozjeżdżają, warto po prostu wygładzić przy pomocy palucha, a jakże. No i dodajemy krew na kolejnej klatce. Warto spojrzeć, jak wyglądała w pierwszej, żeby chlapnięcie wyglądało dość logicznie. W zasadzie nie pobrałem barw z poprzedniej klatki. Warto to robić, żeby nie zmieniała nam krew odcieni między klatkami. Natomiast myślę, że mam już wyczucie na tyle, że mogę sobie pozwolić na dobieranie kolorów prosto z palety. I znów odbicie światła. Warto sobie porównywać obie klatki, czy wszystko elegancko kapie tak jak trzeba. Jak widać, nie do końca. Tu brakuje jeszcze. A możemy dodać i trochę krwi tutaj. Na pewno nie zaszkodzi. A nawet o, i z tej strony. Dla urozmaicenia. Krew można animować na różne sposoby. Można zrobić mgiełkę. Można robić krople, albo bardziej płynne elementy. To już do wyboru, do koloru, co kto lubi. Ja tu zaprezentuję sposób, który używam na co dzień. Oj, źle namalowałem te krople. Wygląda, jakby się cofały, więc je przesuniemy przy użyciu palca. Już jest lepiej. Resztę kropel namaluję na przyspieszeniu.
Więc mamy już 15 klatek animacji. To jest wersja na zwolnionym tempie. Zaraz wyrenderujemy film i puścimy w tempie zwykłym. Pokażę wam jeszcze, jak to się robi. Przygotowujemy wszystko tak jak pod podgląd, czyli kasujemy nasze foldery. Zostawiamy tylko warstwy, które są w tym momencie naszymi klatkami. Klikamy plik, eksportuj warstwy do plików. Tutaj jest kilka opcji. Jeśli chcemy, by animacja wyrenderowała się bez tła, tak byśmy mogli ją łatwo później użyć w programach innych typu, nie wiem, Adobe After Effects, jak ja to niekiedy robię, to ustawiamy PNG24, przezroczystość z przeplotem, natomiast nie przycinamy warstw. W tym wypadku chcemy jednak obejrzeć to z tłem domyślnym, czyli białym, więc wybierzemy sobie plik JPG. Jakość, jaka nam pasuje, im więcej, tym lepiej. 10 to jest chyba maksymalna. Ustawiamy nazwę. No i folder, do którego chcemy rzeczy wyrenderować. Uruchom i czekamy. Kilka minut to zajmie. Przy dłuższych animacjach może zająć dłużej. W każdym razie za chwilkę puszczę, jak to wygląda w tempie właściwym. Oczywiście później trzeba będzie dodać tu jeszcze właściwe tło, dodamy kurz za koniem i tak dalej. Niemniej nie będę tego robić dzisiaj, żeby nie zarzucać was za pierwszym razem zbyt wieloma technikami. Będziemy pokazywać absolutnie wszystkie sztuczki, ale rozłożymy to jakoś sensownie w czasie. Także dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że poradnik się dla kogoś przydał. Za chwilę puszczę samą animację i pozdrawiam was serdecznie i do widzenia. Thank you.
Jeśli chcesz wesprzeć produkcję filmów animowanych o historii Polski, możesz zrobić to zarówno na serwisie Patronite, przez przelew bezpośredni lub poprzez PayPal. Wszystkie informacje są wyświetlone w tym momencie na ekranie, a także dostępne w opisie filmu. Zachęcam również do zakupu filmu Semper Fidelis Sacrefto za nasz Lwów na DVD.